Mój stary to fanatyk paneli. Podłogowy. Ale od początku. U mnie w pokoju zostały kilka lat temu położone panele. Uzbierałem sobie, bo chciałem mieć ładnie. Na początku było normalnie. Ale później stary zaczął przychodzić i niuchać te panele. Była beka i na początku mi to nie przeszkadzało. Ale potem już było coraz gorzej. Stary przychodził nawet 3 razy dziennie na niuchanie. I w nocy. Zacząłem zamykać drzwi. Bo zero prywatności. Ale debilowi to nie przeszkadzało. Wyłamał moje zabezpieczenie i od razu rzucił się na panele. Matka go prosiła, mówiła. Nie słuchał. Liczyły się tylko te jebane panele. Nieważne co by na nich było. Czy gówno, czy rozlane sok owocowy. Matka się wkurzyła i kupiła bardzo podobne panele do tych co mam w pokoju. Położyliśmy je w łazience, żeby sobie niuchał, ale nimi się nie interesował. Tylko te w moim pokoju były ciekawe. Wkurzyłem się i podmieniłem z matką 4 panele z mojego pokoju do łazienki. Kilka dni był spokój. Debil je wąchał i lizał. Niestety. Kilka dni później przyłapałem go jak znów to robi w moim pokoju. Było to żenujące. Przyprowadziłem do domu dziewczynę. Byłem pewny, że jeśli będę miał gościa w pokoju, to nic nie odjebie. Mieliśmy namiętną noc. Budzę się rano i słyszę lizanie. Zaglądam pod łóżko, a tam stary liże panele z kurzem. Tak nie będzie, kur... Opryskałem panele śmierdzącą substancją. Ale to wiele nie pomogło. Bo debil zatykał nos i dalej lizał panele. Długo myślałem nad tym, co z tym zrobić. Padłem na pewien pomysł. Pojechałem do domu mojej babeły i zapytałem, czy nie chce paneli w dobrym stanie. Za darmo. A no pewnie, pewnie. Babka nie wiedziała o żenującym hobby starego. Wstyd było komukolwiek mówić. Ułożyłem u niej panele. Pewnie myślała, że mam dobre serce i jestem fajnym wnuczkiem. Nie. Jeszcze nie wie, co ją czeka. Powiedziałem staremu, że paneli już tu nie ma. Co mu babci? Stary od razu wyszedł i nie wrócił od 3 miesięcy. Babka do nas wydzwania każdego dnia i puka. Halo, zabierzcie go z mojego domu. Ale nie otwieramy. Podobno nie daje sobie z nim rady. Spieprzaj z mojego domu. Po jakimś roku zaczęło nam być szkoda babełę. Dlatego zamknęliśmy starego w psychiatryku. Pod okiem dobrego lekarza. Jednak szybko stamtąd nie wyjdzie. Bo tam też są panele.